Alu, gratulacje. Powróciłaś znowu do składu. Już ze zdrowiem wszystko w porządku? Tak. W ostatnim spotkaniu to nie była kwestia zdrowia, a niestety kartek, które mnie wykluczyły ze spotkania pucharowego, ale dzisiaj grałam i mam nadzieję, że dałam jakiś dobry podziew z drużynie i wywiozłyśmy 3 punkty z tego terenu. Milena Kanadowska, piękny bramka, prawda? Cieszyliście się razem z nią? Tak, to było, tak naprawdę to był niesamowity moment dla nas, tak jak i dla niej. Jest to nasza młoda zawodniczka, ale oczywiście jest już bardzo dobrą zawodniczką. No i cieszymy się razem z nią z tej bramki i oby więcej ich było. Dobra, dziękuję Ci uprzejmie. Dzięki. Weronika, pewne zwycięstwo. Tak. Pełna kontrola meczu, jak to wyglądało z Twojej perspektywy? Myślę, że od początku przejęłyśmy kontrolę nad meczem. Chciałyśmy grać tak, jak trener nam założył. No i myślę, że realizowałyśmy po części, no w większości wszystko, co zostało nam powiedziane przed meczem. W dalszym ciągu nie składacie broni w walce o medale? Nie, nie składamy. Dajemy z siebie ile możemy. W każdym meczu wychodzimy na 100% i walczymy do końca. Dziękuję Ci uprzejmie. Dziękuję. Trenerze, 1-6 z Górnikiem Łęczna. Nie dało się nic więcej wyciągnąć z tego meczu? Myślę, że każdy, kto był, to widział. No niestety, patrząc na wynik, to jest 1-6 i wysoka porażka z naszej strony, ale myślę, że patrząc już na obraz naszej gry, to wyglądało to zdecydowanie inaczej. A były momenty, że my prowadziliśmy grę, stwarzaliśmy sytuację, a tak naprawdę każde nasze niedokładne podanie, każdą naszą błędną decyzję Górnik wykorzystywał. Ma dużo jakoś też w swoim zespole i tak naprawdę większość tych sytuacji po przechwytach kończyły się bramką, stąd też taki wysoki wynik, nie ma co ukrywać też. W te 7 dni rozegraliśmy, to był nasz trzeci mecz. Nasza kadra jest w chwili obecnej dość wąska ze względu na urazy, które mamy w zespole. Te dziewczyny też już miały przed dzisiejszym meczem, a już kawał kilometrów przebiegniętych, więc myślę, że ta dyspozycja fizyczna też nie była taka jak po tygodniowej przerwie. Więc no nic nie zrobimy. Przegrywamy 6-1 z mistrzem Polski, odpoczywamy, regenerujemy się i będziemy się przygotować do meczu z Bydgoszczą. Chciałem jeszcze zapytać, bo lekki szpital tutaj w Katowicach, kilka dziewczyn jednak na trybunach, ale świetnie do składu wpisała się Klaudia Maciążka. Ostatnio oglądałem jej mecz tutaj z Wrocławiem, świetne spotkanie na boku pomocy, dzisiaj okraszona bramką. Można chyba mimo wszystko jakiś pozytywów tutaj szukać z tej strony. Znaczy ja uważam, że po tym mimo tej porażki 6-1 jest sporo pozytywów w naszej grze i gdzieś tam cały czas patrząc na te ostatnie mecze, mimo wszystko czy wygrywamy, czy nawet jeśli są porażki, to ja uważam, że i tak zrobiliśmy gdzieś tam kolejny mały kroczek do przodu indywidualnie. Tak jak mówię, przy tej wąskiej kadrze jesteśmy tak naprawdę zmuszeni czasami do tego, żeby rotować zawodniczki. Patrzymy na przykład Klaudia Maciążka, występuje na boku pomocy, występuje również w linii ataku momentami. Zresztą dzisiaj Katarzyna tak samo grała większość czasu gry na środku pomocy. W pewnym momencie przesunęliśmy ją do ataku, z Łodzią tak samo, więc przy takiej małej ilości, przy tych urazach, no my jesteśmy zmuszeni do tego, żeby rotować tymi pozycjami, a wydaje mi się, że już też teraz tak naprawdę w tej piłce nożnej, patrząc i na piłkę kobiecą i męską, jest tak, że raczej już zawodnik nie gra na pozycji, tylko bardziej tam bywa. Więc te rotacje są normalne i tyle. Trenerze, do zakończenia sezonu 5 kolejek, czyli 15 punktów do zdobycia. Komplet to jest taki cel, czy jeszcze gdzieś mimo wszystko trener uważa, że można gdzieś ten punkt zgubić? Czy zawsze chcemy grać o 3 punkty? Jeśli jest 15 punktów do zdobycia, to GKS Katowice zawsze będzie chciał sięgnąć po 15 punktów, więc zawsze tą poprzeczkę sobie wysoko stawiamy, a tak naprawdę już wychodząc na boisko to wszystko weryfikuje, więc oczywiście w 5 meczach będziemy walczyć o jak najwyższą pulę i jeśli jest, tak mówię, 15 punktów do zdobycia, to GKS będzie chciał zdobyć te 15 punktów. Dziękuję trenerze, do zobaczenia, do widzenia. Klaudia, na początek przede wszystkim gratuluję pięknej bramki. Dziękuję bardzo. Powiedz mi, 1-6, wynik z aktualnym mistrzem Polski. Nie dało się wycisnąć nic więcej? Myślę, że gdyby była lepsza skuteczność, na pewno mógł być lepszy wynik. Powiedz mi, przed Wami jeszcze teraz kilka ostatnich kolejek. Jakie plany ma GKS Katowice? Co chcecie ugrać w tym sezonie?
Na pewno w każdym meczu walczymy o 3 punkty, z żadnego przeciwnika się nie boimy i nie gramy na remis. No po prostu w każdym następnym meczu wychodzimy na boisko i chcemy zdobyć 3 punkty. Dziękuję Ci bardzo, gratuluję. Dziękuję bardzo.